Przechodzimy do kolejnego pytania. Tutaj jako pierwszego bardzo poprosimy o odpowiedź pana Dariusza Janieckiego. Są wszędzie. Płacić musimy wszyscy. Mowa o podatkach, w tym podatek akcyzowy na paliwo. Jakie jest stanowisko kandydata w kwestiach podatkowych? Czy powinny być zmniejszone na przykład właśnie akcyza na paliwo? Drugi wariant, powinny zostać na tym samym poziomie. Trzeci, powinny być wyższe, bowiem mamy dziurę budżetową i trzeba ją zmniejszać. Wydaje mi się, że podatki powinny pozostać na tym samym poziomie. Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, o podatek VAT. Natomiast trzeba szukać oszczędności. Oszczędności, myślę, że są do znalezienia w budżecie. Nie wiem, może powiem coś niepopularnego, ale na przykład takie instytucje jak Instytut Pamięci Narodowej, zmieniający administracja, którą można by było usprawnić i zmniejszyć ilość organów administracji, zwłaszcza na szczeblu centralnym. Poza tym, no, jednym słowem, tych sposobów oszczędności myślę, że jest dużo. Może połączenie niektórych ministerstw, na przykład Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministerstwem Edukacji Narodowej, dałoby to oszczędności i pozwoliło sprawniej zarządzać całym procesem edukacji. Jest dużo możliwości oszczędzania, gdzie nie odbiłoby to się na, a wręcz może przeciwnie, na poziomie życia społeczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o podatek akcyzowy na paliwo, wydaje mi się, że powinien być zmniejszony. Paliwo i tak jest drogie, z czego znaczna część to jest akcyza. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Bardzo prosimy, Lech Kołakowski. Poproszę o powtórzenie pytania. Bardzo proszę, pytamy o podatki. Czy po pierwsze powinny być zmniejszone, w tym podatek akcyza na paliwo? Po drugie, powinny pozostać na tym samym poziomie? Po trzecie, powinny być zwiększone, bo mamy dziurę budżetową i trzeba ją cerować. Dziękuję. Szanowni Państwo, sprawa podatków jest sprawą bardzo ważną, praktycznie najważniejszą. Tworząc budżet, parlament, rząd, parlament decyduje praktycznie o rozwoju kraju, o finansowaniu grup, tych i najbiedniejszych, na funkcjonowanie administracji rządowej, na funkcjonowaniu całego państwa. Odnośnie podatków VAT-u, PIT-u, CIT-u, dzisiaj mamy skale podatkowe 18%, 22%, podatek liniowy 19%, podatek VAT, podatek CIT. I szanowni Państwo, dzisiejsza sytuacja niezbyt pozwala na manewrowanie wysokością, skalą podatkową. Natomiast w przypadku poprawy sytuacji nieodzowne jest zawsze obniżanie podatków, bo jest to bardzo korzystne dla budżetu państwa, jednocześnie przez ograniczanie szarej sfery. Proszę Państwa, odnośnie podatku tego istotnego, akcyzy w paliwie. Dzisiaj, proszę Państwa, większa część tej ceny za paliwo to właśnie są podatki i to jest to błędem podnoszenie akcyzy, a co za tym w ślad idzie również w konsekwencji VAT-u. Im droższe paliwo, tym droższe produkty, szanowni Państwo. Im droższy olej napędowy, tym ten produkt podany do Państwa domów, mieszkań jest droższy. Uważam, że działania rządu w sferze podatkowej powinno być bardzo wyważone, powinno być długofalowe. Rząd powinien szukać możliwości rozwojowych tworzących miejsca pracy, gdyż pobudzanie inwestowania, zwiększanie podaży to w konsekwencji będzie powodować obniżenie podatków. Jak również mówiąc też o podatkach, warto wspomnieć też o podatki lokalne, bo też one mają istotny wpływ na tworzenie miejsc pracy.
i tu różnie poszczególne samorządy podchodzą właśnie do podatku, w szczególności od działalności gospodarczej, jak również innych opłat. Także generalnie stanowisko w sprawie podatków powinno zmierzać do tego, aby były niższe, podatki nie mogą być represyjne, system podatkowy powinien być przyjazny. Zachęcam Państwa do głosowania i obniżania podatków. Bardzo dziękujemy, Lech Kołakowski. Bardzo prosimy pan Adam Wykowski. Czy też powtarzać pytanie? Czy... Nie, nie zachodzi taka potrzeba, gdyż podatki są bardzo mi znane, dlatego że jestem specjalistą od prawa podatkowego, VAT, akcyza. Tymi rzeczami zajmuję się zawodowo. Jeśli chodzi o podatek akcyzowy, czy go odliczać, czy nie? Oczywiście, że tak. Ja, proszę Państwa, jako prezes zarządu PKS Wąży, ale właśnie firmy transportowej, gdzie podstawowym kosztem działalności jest olej napędowy, a wręcz jego cena, rosnąca cena. Na dzień dzisiejszy mamy cenę od 5 zł 20 groszy do 5 zł 60 groszy, bądź nawet w górę. Jeśli chodzi o odliczenie tego podatku akcyzowego od paliwa. Jestem członkiem Polskiej Izby Transportu, która to organizacja skupia właśnie w swoich szeregach przewoźników i często też uczestniczę jako niestały członek, ale jako po prostu konsultant w Komisji Infrastruktury, której współprzewodniczy właśnie poseł Janusz Piechociński i tam przedmiotem jest właśnie ograniczanie tego podatku akcyzowego, czyli możliwość jego odliczenia. Jak najbardziej rolnik powinien mieć prawo odliczenia podatku akcyzowego od zakupionego paliwa, gdyż to będzie po prostu podnosiło jego rentowność produkcji rolnej, jak również firmy transportowe, a tutaj chcę powiedzieć w kontekście Via Baltica, co ma jeździć po naszych drogach, jeśli olej napędowy czy benzyna będzie bardzo droga, gdyż upadają firmy transportowe, ponieważ cena paliwa jest tak wysoka, że po prostu nie stać na pokrycie bieżących kosztów z tym związanych. Także odpowiadając na to pytanie, to jak najbardziej odliczamy podatek akcyzowy. Jeśli chodzi o VAT należny i naliczony, proszę zwrócić uwagę, że tutaj w naszych regionach jest budowana obwodnica Zembrowa, modernizowana trasa S8 na Białystok, gdzie występują firmy, konglomeraty zachodnie. One biorą podwykonawców małe firmy lokalne. Te małe firmy lokalne poprzez nieszczelny podatek VAT tracą bardzo duże pieniądze, ponieważ podwykonawcy są oszukiwani, mali przedsiębiorcy z naszego regionu, z Polski są oszukiwani w sposób bardzo prosty. Kiedy to wygrywa przetarg wielka firma, która tylko ma w teczce kilka papierów i kilku inżynierów, to bierze podwykonawców. Firmy te wykonują za bardzo małą odpłatnością te usługi transportowe, a potem, co do czego przychodzi, na przykład ostatnia faktura nie jest płacona przez dużego przedsiębiorcę na rzecz małego. On odlicza sobie podatek VAT naliczony, a mały przedsiębiorca nie ma pieniędzy. Zatem trzeba zmienić prawo podatkowe i bardzo podatek dziękujemy. VAT trzeba czas, panie odliczać. Adamie, jest nieubłagany. Właśnie się skończył. Dziękuję bardzo. Czas odpowiedzi na to pytanie. Bardzo prosimy, pan Maciej Borysewicz. Tak, dziękuję. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że dwie rzeczy są pewne w życiu: śmierć i podatki. I pewnie tak jest. Podatki są rzeczą, na której buduje się budżet państwa. Dzięki podatkom, czyli tym pieniądzom, które mieszkańcy naszego kraju odprowadzają, własnym trudem wypracowane, odprowadzają do budżetu państwa, mają do nas w odpowiedni sposób wrócić. Podatki powinny być niskie, bo tylko niskie podatki wyzwalają w obywatelach taką chęć do działania, wyzwalają w nich energię, a także napędzają rynek, ponieważ im więcej pieniążków zostanie u nas w portfelu, tym więcej wydamy i tym sposobem ta nasza konsumpcja będzie naszą gospodarkę napędzała. Ale nie możemy zapominać o jednej rzeczy, że obniżając podatki musimy pamiętać o zrównoważonych finansach publicznych, bo bardzo łatwo jest popełnić błąd, kiedy obniżymy za bardzo podatki, wtedy spadną nam dochody, a będą zwiększone wydatki. W ten sposób powstaje dziura budżetowa, która powinna być jak najniższa. Platforma Obywatelska w swojej deklaracji ideowej zawarła jedną podstawową sprawę. Podatki powinny być jak najniższe.
Co prawda walczymy teraz z kryzysem i z tymi deklaracjami ze względów zewnętrznych było różnie, ale już w 2014 roku obniżymy podatki do stawek sprzed kryzysu. Od 2012 roku zwiększamy płacę minimalną do wysokości 1500 zł. Będziemy ją zwiększać dalej. Proponujemy wprowadzenie olbrzymiego systemu ulg, bo to ulgi w tym skomplikowanym systemie podatkowym mogą być dla nas szansą. Ulgi dla młodych małżeństw, ulgi dla studentów, ulgi prorodzinne na drugie, trzecie i kolejne dziecko. Polityka prorodzinna jest bardzo ważna, bo tylko rozwój naszego państwa poprzez kolejne pokolenia może stanowić o naszej suwerenności. Bardzo ważną sprawą są także ulgi mieszkaniowe, ulgi dla przedsiębiorców. Tak pięknie rozbudowany i funkcjonujący system ulg podatkowych pozwoli przetrwać te trudne czasy. Bardzo ważną sprawą jest to, co robimy też od przyszłego roku, czyli zniesienie deklaracji PIT. Nie każdy z obywateli nie będzie musiał już wypełniać, stać w kolejkach, czekać, denerwować się, czekać na PIT od swojego pracodawcy. To Urząd Skarbowy powinien być dla obywatela i to Urząd Skarbowy poinformuje nas o wysokości podatku oraz terminie jego zapłaty. Także to jest to bardzo duże ułatwienie. Znieśliśmy abonament radiowo-telewizyjny dla niektórych osób. Znieśliśmy opłatę za dowody osobiste. Wprowadzimy, zniesiemy obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego czy dowodu rejestracyjnego. Wszystko to ma powodować, żeby łatwiej nam się żyło. A podatki? Cóż, podatki niech będą jak najniższe, a jak będą niższe, to będziemy je płacić może z większym trochę uśmiechem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Jako ostatni na to pytanie odpowiadał pan Maciej Borysewicz. W związku z czym teraz jako pierwszy na czwarte pytanie odpowiadał będzie pan Lech Kołakowski.